Cześć, witam Was na kanale Fajna Telewizja. Dzisiejszej nocy został zmieniony czas z letniego na zimowy, czyli cofamy zegary o jedną godzinę do tyłu. Dostałem mnóstwo informacji od Was, w jaki sposób zrobić to. W radiu fabrycznym Ford. Dlatego nie mógłbym pozostawić Was samemu z tym problemem i postanowiłem specjalnie dla Was nagrać ten odcinek. Dlatego, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, u dołu ekranu pod tym filmem znajdziecie przycisk subskrypcji, naciśnijcie go, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Was do oglądania. Kwestia dotyczy radia fabrycznego Forda. Niekoniecznie musi to być radio Sony, ponieważ radia fabryczne mają układ przycisków zmieniony, ale zasadę działania bardzo podobną. Także w Waszym radyjku również wystarczy przycisnąć przycisk menu albo uzyskać dostęp do zegara. Włączamy nasze radyjko i zaraz potem naciskamy przycisk menu. Uruchamia nam się od razu domyślnie menu zegara. Jeśli takie się wam nie uruchomi strzałkami w górę lub w dół, przechodzicie kolejno poprzez opcje, które macie dostępne w tym podmenu. Także wybieramy miejsce, gdzie jest yy, godzina i strzałką w prawo przechodzimy do wyboru godziny. W tym wypadku cofamy się o jedną godzinę do tyłu, czyli 10.58. I prawym przyciskiem najzwyczajniej przechodzimy do minutnika. I ponownie naciskając, zatwierdzamy nasz wybór. W tym momencie po wyłączeniu radia od razu jest zmieniona godzina. I tyle w tej Kwestii. Jeśli chcielibyście zmienić wasz układ godziny, czyli mielibyście dostępny 12 godzinny a chcielibyście przedstawić, by, chcielibyście przedstawić system na 24 godzinny, również po naciśnięciu menu, czasem niektóre radia mają dedykowany przycisk od zegara, czyli przycisk Clock. Wtedy naciskając wystarczy przycisk Clock, przechodzimy do opcji zegara, także wystarczy je nacisnąć i będziecie mieli taką sytuację jak teraz, czyli do wyboru, godzinę lub też ustawienia zegara, tu widzimy menu clock 24 hall czyli wybór 24 godzinny w prawo całeczką przestawiamy się poprzez opcję tego wyboru, 12 hole lub 24, także tutaj wybór do waszej decyzji ja ustawiam sobie na 24 godziny i tak zostawiając nic nie trzeba zatwierdzać, po chwili samoczynnie radio zapamięta nasz wybór. Także jeśli jeszcze byście chcieli zmienić datę, również w podmenu przechodzimy do op odpowiedniej opcji, jak widzimy, u mnie jest zła data, czyli 2007 rok. Tak dawno bym tego filmu nie nagrywał. Zmieniamy na 2020. I uciekło mi menu. Czyli jeszcze raz wchodzimy w datę 25. Dzisiaj mamy, bo jest zmiana czasu letniego na zimowy 25 października 2020 i strzałeczką w prawo zatwierdzamy. Po chwili zegar automatycznie przejdzie do innego menu. Radio zostanie. Wszystko zapamiętane w jego pamięci, aż do momentu, oczywiście, rozłączenia naszego akumulatora. Czyli po wyłączeniu radia mamy prawidłową godzinę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam oczywiście do zakładki wideo, gdzie znajdziecie inne odcinki dotyczące Forda, podróży, problematyki komputerowej. Także myślę, że każdy znajdzie dla Ciebie coś fajnego na kanale Fajna Telewizja. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!